patrzę tutaj na zegar turniejowy, który pokazuje mi, że minęło już jakieś 25 minut, a ty dopiero teraz pojawiasz się przy stole. Czy to jakaś specjalna strategia? Nie, to czysty przypadek. Planowałem przyjść pół godziny przed turniejem, ale zawsze jest tak, że milion rzeczy wypada po drodze i przechodzę pół godziny po rozpoczęciu. Nie, to nie było celowe spóźnienie, to czysty przypadek. Zasiedziałem się trochę. A zdradzisz nam, gdzie się tak zasiedziałeś w takim razie? No, to moja słodka tajemnica. To moja słodka tajemnica, gdzie się zasiedziałem. Nie zdradzę. No dobrze, nie będę w takim razie przesadnie naciskać. Powiedz mi, denerwujesz się przed grą? To ciężko powiedzieć. To znaczy i tak, i nie, bo to jest turniej wielkiej wagi, więc ciężko, że ktoś powie, że tu przychodzę, to się w ogóle nie denerwuje. No i ma to, nie wiem, że tak się wyrażę kolokwialnie, gdzieś. To dziwnie by to wyglądało, bo jednak pula jest olbrzymia, znaczy pula nagród jest olbrzymia, obiektywnie rzecz biorąc. A z drugiej strony już tyle turniejów w życiu grałem, już chyba z 150, może z 200. Więc no, to takie już troszeczkę, nie wiem jak to nazwać, ale przywykłem już do tego małego stresu, że no,